Do widzenia. Ale dlaczego? Chcemy porozmawiać. Dobra, to następny podaj. O Słowie Bożym. 662-496-002. Słowo Boże jest żywe. I działa jak miecz osieczny. Dzień dobry. Dzień dobry. Rozważamy Słowo Boże. Czy ty, bracie, czytasz te Słowo Boże? Uznajesz go jako instrukcję dla człowieka, dla naprawy człowieka? Biblię? No, oczywiście. No właśnie. I właśnie czytamy i nasuwa się pytanie, kto jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym dla rodzaju ludzkiego? No jeśli czytacie, to wiecie, że Pan Jezus Chrystus. Tak, Jezus Chrystus jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym dla rodzaju ludzkiego. To dlaczego właśnie ludzie umierają, jak Chrystus, jak wierzą w Chrystusa i Chrystus daje życie wieczne? To dlaczego ludzie umierają? Kiedy będzie czas, że nie będą umierać? No to musicie dalej czytać, tam wszystko pisze. Do takich pytań, to są takie dziecinne pytania. Przeczytajcie do końca Biblię, to będziecie wszystko wiedzieli z Bogiem. No wiem, że ty dzisiaj jest napisane. Dobra. Hebrajczyków 4 rozdział od 4 do 13. Dzisiaj, jeśli głos jego słyszycie, nie zatwardzajcie serc. Także Jezus jest właśnie Bogiem, Królem, Ojcem, Nauczycielem, Barankiem. A te wszystkie religie pochowały się właśnie w tych swoich religiach na śmierć, bo nie mają tej miłości, co będzie trwała wiecznie. To jest tylko miłość Chrystusa i Jeremiasza właśnie tutaj. Przekład od Świadków Jehowy, 28 rozdział od 15, że oni zawarli ze śmiercią właśnie, przymierze ze śmiercią, 15. Zawarliśmy przymierze ze śmiercią, 18. I wasze przymierze ze śmiercią zostanie zerwane. No jak Świadkowie Jehowy i wszystkie opcje religijne, bo Chrystus założył swoją żonę, oblubienicę. Także ręka boska nie jest za krótka, ptaki żyją, bo wierzą w Boga. Do lekarza nie chodzi. Nie. 7 lat w domu siedzi i żyje. A Jehowa, którego głoszą Świadkowie Jehowy, to jest morderca amerykański. No, amerykański, tylko pan Jehowa, czyli z Ameryki wyszły wszystkie religie, a z Watykanu, z Rzymu, rzymski kościół. Także Chrystus jest w niebie, u góry. I nie jest moim dzieciątkiem, bo królową Polski jest kto? Matka Boska, a kto jest królem? Jezus, czyli matka ze synem. Nie pasuje, nie? Ale Chrystus jest królem nad królami, królem Polski, całego świata, bo z Polski idzie iskra. No i ma swoją żonę królową, to jest apostoł Paweł, 12 apostołów kamieni żywych. No i ja jestem, Urszulka jest. 24 starszych jest tylko, a reszta starszych są fałszywi, jak nauczyciele są fałszywi. Księża, pasterkowie to są fałszywi, no i żona ma się zgłosić w prawdzie, w miłości, doskonałości Chrystusowej. I będzie raj na ziemi, bo Chrystus nie uśmierci swojej żony oblubienicy, jak będzie mu posłuszna 1000%. Mateusza 17:5, jego słuchajcie, nie słuchali w pierwszym wieku, jako cały naród Izraela. Żydzi to mordercy, a prawdziwych Izraelitów było na palcach, można policzyć było. Także teraz siedzą w świątyniach Boga, czyli mają swoje te jaskinie, sale królestwa, kościoły, domy modlitwy, kościoły domowe tworzą. No i są sekty, bo nie chcą uznać króla za Chrystusa, króla za ojca, tylko mają pana diabła ze świata od podatków. Jana 19:15. No i nie znają Chrystusa, dlatego pójdą w piekło sumienia, Mateusz 5:22. I wtedy zobaczą, tak Judasz zobaczył, co zrobił. Bo był blisko Jezusa Judasz 3,5 roku jako uczeń, ale nie zabiegał, żeby żyć w królestwie, tylko srebrniki mu się podobały. Za 30 srebrników kupił sobie śmierć. Także gdzie są pieniądze? W religii nie ma Boga, a muszą salę opłacać,
światło to, a Chrystus na trawie nie płacił, jeszcze nakarmiał. Dlaczego na trawie? No bo gonili tacy faryzeusze, co dzisiaj są. Chrystus, nie znacie dnia i godziny, ale czasy pory znamy. Macie datę, porę, że Chrystus zaczął swoje 1000 lat. Mateusz 25, rozdział 5, 6 werset. Śpijcie se dalej, a my was wskrzeszamy mądrością Chrystusa. 15 werset. Chrystus daje mądrość, ten prawdziwy. Dzień dobry, jestem. A, Pana gości, no to nie szkodzi, później. Widzicie jak. To tu mocie i tu resztę wam daję. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry, witamy. Witamy księżniczka. Tak, to dobrze, to się księżniczka cieszy. Gizelka przyszła. Niech Pan położy sobie tutaj, tu proszę Państwa. Dobrze, pan. Resztę i rachunek, dobra. Rachunki, wszystko ok. Tak, idę. Zobaczymy się, a ja odchodzę. Coś do kamery? Ta pieruba jeszcze. Zejdźcie pokój do kamery. Na swoje lata to fajnie się trzymacie. 84. No i tu jest właśnie ten nowonarodzenie w prawie Chrystusie w jego. Jak się nie staniemy jak małe dzieci. Czy małe dzieci grają w piłkę, nie biorą tabletek, tylko biegają, biegają, skaczą. Mama daje jeść. Czyli karmienie się, to jest na mózg. Prawda Chrystusowa. I jest pokarm dla żołądka. Nie pokazuj tam. Ty. No ale to wiesz, to tylko taki przypowiedź dałem, że jesteś aniołem. Anioł ci pomógł teraz zakupy zrobić, bo 7 lat z domu nie wychodzisz, nie? Bo ten świat diabła cię troszkę zastraszył, ale przyjdzie czas, że wyjdziesz jako Abraham i wszyscy przyjdą do ciebie po błogosławieństwo. Że w końcu 30 lat czekasz na żonę i córkę. Do Niemiec wyjechałeś. I Abraham. Abraham miał wiarę. Okay. Mojżesz troszkę się bał iść do Faraona, ale dostał Arona. I teraz oto jestem, poślij mnie, posyłamy was. Jesteście aniołami i jest pierwsze zmartwychwstanie, objawienie 20 rozdział, 6 werset. Jak będziecie mieć prawdę Chrystusową na Syjonie, jest zbawienie w Słowie Bożym i praca. Mateusz 24:37. Posyłamy aniołów. Bo pionierów nie ma, papieży nie ma, arcybiskupów, kardynałów nie ma, bo to są świeci, ale anioły są w Słowie Bożym. Bo najpierw byli powiązani w snopy na spalenie. Ta pszenica. I te chwasty tam są, nie? No i teraz Chrystus przychodzi, zbiera pszenicę, ale ma swoich aniołów. To są ludzie, bo jak anioł z nieba przyjdzie, to już będzie za późno dla was. Galacjan 5:1-8. Także oni dorosły do końca świata, nie do końca systemu czy końca świata, ale koniec. Kłamstwa się kończy, kłamstwo. Dzieje apostolskie, 17 rozdział od 11 do 34. Tak, coś spadło. No tu wleciał, spadł anioł. O, i tutaj mam legitymację anioła. Zobaczcie, jak wygląda legitymacja anioła jednego z 12. Objawienie 21. 12 tu są anioły. Objawienie 21, 12. Tu jest anioł jeden z 12. Bogdan Cicierski dostał błogosławieństwo od anioła 7. Objawienie 10:7, objawienie 11:15, objawienie 16:17, objawienie 21:9, objawienie 1:16 i 20, to 7 gwiazd, to 7 aniołów reformatorów i ostatni anioł Henryk Szymczak błogosławił 12 aniołom. Objawienie 21:12. Nie jesteśmy świadkami Jehowy, jesteśmy świadkami Chrystusa. Dzieje apostolskie 1:8. Mamy Ducha Chrystusowego, Rzymian 8:9. Bo Jehowa morduje ludzi, ale Chrystus nikogo nie zamordował i nie zamorduje. Co z tego, że Jehowa głosi na cały świat 239 krajów? Przecież faryzeusze też głosili, bo mieli oryginalne Słowo Boże. A ta świadkowie Jehowy, srebrzanka jeszcze nowsza i tam w 8, Jana 8 rozdział. Od 1 do 12 wersetów wyrzucili. Tu akurat jeszcze są. My wpisali sobie tego Jehowę. Także będzie taki koniec, że strach i kłamstwo ludzi uśmierca, wymrą. Jak nie uwierzycie, że ja jestem, Jana 8:24, Chrystus powiedział, wymarli. I teraz Chrystus jest w niebie Ojcem, Ojcze nasz też jest w niebie. I każdy, kto będzie 100% za Chrystusem, zaufa i będzie słuchał się Chrystusa. Mateusz 17:5, jego słuchajcie, no to będzie Synem Bożym albo córką. 2 Koryntian 6:18, Rzymian 8:19, no jak nie będzie synem,
Bożym to będzie dzieło apostolskie 13:10 synem diabelskim. Także diabeł uśmierci na lewicy jako pan diabeł, który ma na lewicy właśnie te kozły. Kozły. O, tutaj. Jest teraz, sąd się rozpoczął. Śpią wszystkie te panny, czyli dziewice, czyli księżniczki. Mateusz 25, rozdział 5, 6 werset. My budzimy. No i Chrystus jako król Izraela ma swoje owce, co zginęły z domu Izraela. Ale pan diabeł, kozioł, ma kozły. Także symbole są potrzebne, że Jehowa uśmierca, nawet raj popsuł. Tu jest zniszczony raj na ziemi. Powinna być jakaś ładna ta. Także będzie raj na ziemi, ziemia będzie na wieki trwała, tylko głupota w ludziach judaszowych się wymrze. Objawienie 9:6-21. Nie odbierajcie sobie życia, bo Chrystus, Mateusz 10:8, wskrzesza was w jego miłości, jak gdzie dwóch się biją, za kim idziesz? Ja idę za Chrystusem, nie za Jehową. Gdzie dwóch się bije, trzeci korzysta. Chrystus wybrał apostoła Pawła, który nie był na przymierzu, bo to nie była śmierć, tylko przymierze co do królestwa. I apostoł Paweł głosił króla Jezusa. Dzieje apostolskie 17:7. Jak demony wam pozwolą, nie pozwolą wam zajrzeć. Dzieje apostolskie 17 rozdział i 7 werset. Zobaczcie, że Jezusa głosił króla. I to jest król bez pana diabła. Żono, zgłoś się do Chrystusa. 1 Koryntian 11 rozdział od 1 do 3. 2 Koryntian 11 rozdział. 2 werset. 1 i 2. Błogosławimy.